Siema! Dzisiaj witam Was z Open Air Festival 2018. I gdyby ktoś miał wątpliwości, który polski festiwal jest najlepszy, no to wystarczy spojrzeć na tegoroczny line-up. Na scenie wystąpią m.in. Depeche Mode, Nick Cave, Arctic Monkeys, Dawid Podsiadło, Tako na Fide, Bruno Mars, Jenser Yes. I to jest tylko początek tej długiej listy artystów, bo to jest scena główna, ale oprócz tego jeszcze mnóstwo innych wykonawców na poszczególnych scenach. Ja już trochę się zmęczyłem od samego wymieniania tego line-upu na cały festiwal przed nami. Ruszamy! Mamy kolegę, na czyj koncert najbardziej czekasz na całym festiwalu? W sumie na koncert czekałem na Arctic Monkeys, ale już był wczoraj, więc zajebiście. Chyba Dawid Podsiadło. Najbardziej na całym świecie Arctic Monkeys, tak, całym sercem. Post Malone. Chyba najbardziej na Depeche Mode. Na Davida Byrna chyba. Pytanie do dziewczyn, który przystojniejszy, Tako czy Quebo? Słucham. Quebo. Quebo. Tako. Czyli tym Tako, okej. Quebo. To teraz taki mały tip dla wszystkich, jak przetrwać takie 4 dni ciągłej imprezy. Macie jakieś sposoby na to? Woda z cytryną to na pewno pomaga. Open Air to nie tylko muzyka, ale też moda. Jesteśmy w Fashion Stage z Gosią Salamą, która ma swoje stoisko. Gosiu, nie macie deszczu, prawdopodobnie nie będzie przez cały festiwal, więc rozumiem, że jakieś takie kapołki tego typu sprawy nie wchodzą w grę, tylko raczej na luzie. No już w tym roku zrezygnowałam z peleryn, właśnie wiedząc, że nie będzie deszczu. Myślę, że wieczorem to będą bluzy, mimo wszystko. Czy etap planowania stylizacji zajmuje tak samo dużo czasu, jak całej logistyki z wyjazdem? Zdecydowanie bardzo, bardzo długo. Ja myślałam nad moimi stylówkami chyba z miesiąc, ostatecznie, wow! Ale wiecie, można myśleć miesiąc, a wiatr i tak pokrzyżuje plany. Moi drodzy, niestety to już koniec Open Air Festival 2018. Nie wiem, jak wiele się świetnie bawiłem. Wy również się świetnie bawiliście z nami, bo bardzo licznie stawiliście się przed naszymi kamerami. Ale to jeszcze nie koniec, bo widzimy się w tym roku na Kraków Live Festival 2018 już w sierpniu, także do zobaczenia.